Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Podaj nazwy systematyczne związków chemicznych o podanych wzorach grupowych. Ok, no to zaczynamy tutaj od łańcucha głównego. My tutaj nie mamy żadnych podstawników, czyli on idzie nam po prostu tak. Natomiast numerację atomów węgla zaczynamy od tej strony, gdzie mamy najbliżej wiązanie wielokrotne. Tutaj nie ma to znaczenia, bo jak zaczniemy od tej, no to napiszemy, że z dwójki wychodzi wiązanie wielokrotne. A jakbyśmy liczyli z tej strony, no to tutaj też z tej strony. Więc tak jak mówię, nie ma to znaczenia w tym przykładzie. I mamy cztery atomy węgla w łańcuchu głównym, czyli to będzie but 2NB. Tutaj musimy zacząć numerację od lewej. Czyli to będzie but 1N. Chcę natomiast zaczynamy numerację odtąd, ale jeszcze będziemy mieć dodatkową rzecz, bo mamy tu podstawnik. Czyli jest 1, 2, 3, 4. Zaczynamy od grupy, która została tutaj przyłączona, czyli mamy 3 metylo, but i wiązanie wielokrotne wychodzi nam z jedynki, czyli 1N. D. I teraz tutaj numeracja idzie odtąd. I patrzymy, mamy grupę metylową, rozpoczynającą się od M i chlor, czyli CH. Zaczyna się od C, więc zaczynamy od chloru. I będzie to tak. 2 chloro. 3 metylo. I mamy w łańcuchu głównym 4 atomy węgla wciąż, czyli but 1N. FK, znaczy jeszcze E. To tutaj. I teraz patrzymy sobie, na pewno tak. Idziemy tu. Teraz spójrzcie na to. Na pewno nie pójdziemy do przodu, bo wtedy mamy tylko jeden atom węgla, a musimy mieć maksymalnie najdłuższy łańcuch węglowy. Więc albo pójdziemy sobie do dołu, albo do góry. Nie ma to totalnie znaczenia. Najważniejsze, żeby nie iść do przodu. Numeracja leci odtąd. I mamy tutaj grupę metylową, metylową, etylową, etylową. No to zaczynamy od grup etylowych, które mamy tutaj w 4 i 5. Są dwie, to di, etylo. Potem mamy dwie grupy metylowe, 4, 5. Di metylo. I wiązanie podwójne mamy w jedynce, a w łańcuchu głównym mamy 7, czyli będzie hept 1N. Teraz nazwę już będę pisać tutaj obok. Tutaj musimy połączyć oba wiązania podwójne ze sobą, czyli po prostu pójdzie to tak. Natomiast jeżeli chodzi o numerację, no to by byłoby tak. 1, 2, 3, 4, 5. Tu mamy brom, czyli zaczynający się od B. A tak by było 1, 2, 3, czyli brom zawsze wypada nam na dwójce, 4, 5. I mamy jeszcze do wyboru, żeby tutaj grupa metylowa była na dwójce albo na czwórce. To wybieramy tam, gdzie jest na dwójce. Żeby te cyfry były zawsze jak najniższe. No to zaczynamy od bromu, bo zaczyna się na B. Czyli będzie 3 bromo, 2
metylo. W łańcuchu mamy 5 atomów węgla, czyli pent. I uwaga, tu mamy dwa wiązania podwójne. Z jedynki i czwórki są dwa, no to di i od alkenu n. Teraz tutaj zaczynamy sobie od tej strony. Idziemy dalej, dalej. I tutaj nie ma znaczenia, czy pójdziemy do przodu, do góry, do dołu, bo wszędzie mamy jeden atom węgla. To lepiej sobie zrobić taki nierozgałęziony. Numeracja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nazwę rozpoczynamy od grupy etylowej, czyli będzie to 4-etylo. Następnie 6-6-di-metylo. Mamy 7 atomów w łańcuchu głównym, czyli hept. A wiązanie podwójne wychodzi nam z dwójki, czyli 2N. To teraz tutaj. Tutaj bez wątpienia idziemy dalej. I tutaj znów albo do dołu, albo dalej. Na pewno zaczynamy odtąd, bo wypada to wtedy z trójki. Mamy dwie grupy metylowe. Czyli będzie to 3, 6, di, metylo. W łańcuchu głównym mamy 7, czyli znów hept. I z trójki 3N. I tu. Zaczniemy sobie odtąd. Tu na pewno idziemy dalej. A tutaj nieważne. To zrobimy sobie może to tak. O. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Mamy 3 grupy metylowe. Będzie to 3, 4, 5. Są 3, no to 3. Metylo, heks, wiązanie podwójne wychodzi z drugiego, czyli 2N. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i już.